Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 247 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z Księgi powtórzonego prawa rozdziału 32 wersety od 1 do 12. Uważajcie niebiosa na to co powiem. Słów z moich ust słuchaj, Ziemio. Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me opada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę. Gdyż głosić chce imię Pana. Uznajcie wielkość Boga naszego. On skałą, dzieło jego doskonałe, bo wszystkie drogi jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym. On sprawiedliwy i prawy. Zgrzeszyły przeciw niemu już nie jego dzieci, ich zwyrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe. Więc tak odpłacać chcesz panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie on twym ojcem, twym stwórcą? Wszak on cię uczynił, umocnił. Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń. Zapytaj ojca, by ci oznajmił, i twoich starców, niech ci powiedzą. Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludom granice wytyczał według liczby synów Izraela. Bo dziełem pana jest lud jego, Jakub udzielną jego własnością. Na pustej ziemi go znalazł. Na pustkowiu wśród dzikiego wycia opiekował się nim i pouczał. Strzegł jak źrenicy oka. Jak orzeł, co gniazdo swoje ochrania, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je. Na sobie samym je nosi. Tak pan sam go prowadził. Nie było z nim Boga Cudzego. W rozdziałach szesnastym i siedemnastym księgi mądrości. Ukazany jest kontrast między Bożą opieką nad sprawiedliwymi a karą dla grzeszników. Teksty opisują, jak Boża mądrość i potęga chronią sprawiedliwych podczas prób i trudności, kiedy to grzesznicy doświadczają zasłużonej kary za swoje czyny. Dlatego słusznie ukarani zostali podobnymi stworzeniami i mnóstwem zwierząt udręczeni. W miejsce tej kary ludowi swemu dobro wyświadczyłeś. Niezwykłą potrawę dla pożądanego smaku przygotowałeś im na pokarm przepiórki. Tak, by tamci, chociaż łaknęli pokarmu, z powodu obrzydliwości nasłanych stworzeń, poniechali nawet koniecznej chęci jedzenia. A ci, przelotnie brakiem dotknięci, by mieli potrawę i to niezwykłą. Trzeba bowiem było, by na owych ciemięsców przyszła bieda nieuchronna a tym, by tylko zostało ukazane, jakie katusze cierpieli ich wrogowie. Albowiem i wtedy, gdy ich dosięgła straszna wściekłość gadów i ginęli od ukąszeń krętych wężów, gniew Twój nie trwał aż do końca. Dla napomnienia spadła na nich krótka trwoga, ale mieli znak zbawienia na pamiątkę nakazu Twego prawa. A kto się zwrócił do Niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w tobie, zbawicielu wszystkich. I tak naszych wrogów przekonałeś, że to ty wybawiasz od zła wszelkiego. Zabijały ich ukąszenia szarańczy i much, i nie znaleźli lekarstwa, by ratować życie, bo zasłużyli, żeby przez nie zostali ukarani. Synów zaś twoich nie zmogły nawet zęby jadowitych wężów. Litość bowiem twoja wyszła im naprzeciw i uzdrowiła ich. Dla przypomnienia bowiem słów twoich byli konsani i zaraz mieli ratunek, by nie popadli w głębokie zapomnienie i nie stali się niegodni twoich dobrodziejstw. Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo twe, Panie, które wszystko leczy. Bo ty masz władzę nad życiem i śmiercią. Ty wprowadzasz w bramy otchłani i ty wyprowadzasz. A człowiek zabije wprawdzie w swojej złości, Lecz nie przywróci ducha, który uszedł, ani duszy zabranej nie uwolni. Niepodobna ujść Twojej ręki. Bezbożni, którzy znać Ciebie nie chcieli, doznali chłosty od twego mocnego ramienia, trapieni niezwykłymi deszczami, gradami, okrutnymi nawałnicami i niszczeni ogniem. A co najdziwniejsze, w wodzie, która wszystko gasi, ogień się wzmagał. Bo cała natura staje w obronie sprawiedliwych. Czasem bowiem płomień przygasał, by nie pochłonął zwierząt nasłanych na bezbożnych, i by patrząc, pojęli, że sąd Boży ich ściga. Czasem zaś nawet pośród wody płonął ponad możliwości ognia, by wyniszczyć płody z nieprawionej ziemi. Natomiast lud swój nakarmiłeś strawą aniołów i dałeś im bez wysiłku gotowy chleb z nieba. Zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. Dar ten dał dzieciom poznać twą słodycz, a powolny pragnieniu jedzącego zamieniał się w to, czego kto chciał. Śnieg i lód wytrzymywały ogień i nie topniały, by pojęli, że plony wrogów zniszczył ogień, płonąc wśród gradu i wśród ulewy błyskając, i że potem, by się sprawiedliwi mogli pożywić. Zapomniał on nawet swojej własnej mocy. Stworzenie bowiem Tobie, jako stwórcy posłuszne wysila się, by karać niegodziwych, a łagodnieje, by czynić dobrze tym, co Tobie zaufali. Dlatego i wtedy, wszelkim podlegając zmianom, służyła darowi Twemu żywiącemu wszystkich zgodnie z chęcią tych, co byli w potrzebie, by pojęli Twoi Panie, umiłowani Synowie, że nie urodzaj plonów żywi człowieka, lecz słowo twoje utrzymuje przy życiu ufających tobie. Bo to, czego ogień nie zniszczył, topniało rychło w cieple nikłego promyka słonecznego, by wiedziano, że w dziękowaniu Tobie trzeba wyprzedzać Słońce i spotykać się z Tobą o świtaniu. Nadzieja bowiem niewdzięcznika, jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna. Wielkie są Twoje sądy i niezbadane, dlatego pobłądziły dusze pozbawione nauki. Niegodziwcy, którym się zdawało, że ujarzmią lud święty, leżeli uwięzieni ciemnością, zniewoleni długą nocą, wyłączeni z podwiecznej opatrzności, zamknięci pod dachem. Ci, którzy mniemali, że się ukryją z grzechami tajemnymi pod ciemną zasłoną zapomnienia, pogrążeni zostali w ciemnościach. Wielce zatrwożeni i przerażeni zjawami. Bo ich chroniąca ich kryjówka nie zabezpieczała przed strachem, rozlegały się wokół przerażające odgłosy, ukazywały się ponure zjawy o posępnych twarzach. I ani żadna siła ognia nie mogła dać światła, ani jasne płomienie gwiazd nie zdołały rozświetlić owej strasznej nocy. I ukazywały się im tylko przeraźliwe ognie samopalne. A wystraszeni owym nieznanym zjawiskiem, za gorsze brali to, na co patrzyli. Zawiodły kłamliwe sztuczki Czarnoksięstwa, spadła haniebna kara za przechwalanie się mądrością. Ci, którzy przyrzekali duszę schorzałą uwolnić od strachów i niepokojów, sami chorowali na strach wart śmiechu, bo nawet gdy nic przeraźliwego ich nie straszyło. Przerażeni tupotem bydląt i syczeniem gadów zamierali ze strachu, nie chcąc nawet spojrzeć w powietrze, od którego nie można ujść w żaden sposób. Tchórzliwa bowiem jest nieprawość, gdy sama się potępia i zawsze przymnaża trudności dręczona sumieniem. Bo strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy rozumu. Im zaś mniejsze jest wewnątrz oczekiwanie pomocy, tym bardziej wyolbrzymia nieznaną, dręczącą przyczynę. A ich w tę noc rzeczywiście bezwładną, i z czeluści bezwładnej otchłani wypełzłą, uśpionych tym samym snem, raz trapiły zjawy straszliwe, to znów upadek ducha obezwładniał, padł bowiem na nich strach nagły i niespodziewany. I tak padał każdy, gdzie się kto znajdował, i był więziony, zamknięty w więzieniu bez krat. Czy to był rolnik, czy pasterz, czy robotnik pracujący na pustkowiu, zaskoczony ulegał nieodpartej konieczności, wszystkich ich skrępował jeden łańcuch mroku. I czy to wiatr świszczący, czy dźwięczny śpiew ptaków wśród gęstych gałęzi, szum wody wartko płynącej, czy potężny łoskot spadających skał, niedostrzeżony bieg brykających zwierząt, groźny ryk bestii straszliwych, czy echo odbijające się od górskich rozpadlin obezwładniały ich, napełniając strachem. Cały bowiem świat był zalany światłem i oddawał się pracy bez przeszkody, tylko nad nimi uciążliwa noc się rozpostarła, obraz mroku, który miał ich ogarnąć, a sami dla siebie byli większym ciężarem niż mrok. List do Rzymian, rozdział 11, wersety od 11 do 36, ukazuje jak Boża Łaska obejmuje zarówno Żydów, jak i Pogan. Paweł tłumaczy, że odrzucenie Izraela nie jest całkowite, lecz tymczasowe, a ich upadek prowadzi do zbawienia Pogan. Zbawienie Pogan z kolei wzbudza zazdrość Izraelitów, co prowadzi do ich nawrócenia. Paweł kończy hymnem uwielbienia dla Bożej mądrości i niezgłębionej miłości, podkreślając, że wszystkie rzeczy są z niego, przez niego i dla niego. Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą. Ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich mała liczba wzbogacenie Poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości. Do was zaś Pogan mówię. Będąc apostołem Pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto, jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeżeli zaś niektóre zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem z innymi gałęziami, z tym samym złączony korzeniem, na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, pamiętaj, że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz może, gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary. Ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pyszni, ale trwaj w bojaźni. Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Patrz więc na dobroć i surowość Boga. Surowość wobec tych, co upadli, a dobroć Boga wobec ciebie, jeżeli tylko wytrwasz przy tej dobroci. W przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem jeżeli Ty zostałeś odcięty od naturalnej dla Ciebie dziczki oliwnej, i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać Was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania. Że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane. Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi ze względu na wasze dobro. Gdy jednak chodzi o wybranie. Są oni ze względu na praojców umiłowani, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak Wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego Wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.